No, szczerze powiedziawszy, liczyłem, że na początku 2024 roku te rozjazdy będą już zabetonowane, natomiast przystanek tramwajowy Ruta Wolska będzie mieć już tory tramwajowe. No cóż, zobaczmy, jak wygląda na początku nowego roku budowa tramwaju na Kasprzaka. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć, Cząsąż, i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka, czyli z pierwszego filmu, który był już faktycznie nagrany w nowym 2024 roku. I tutaj, no dzieje się, tak? No nie jest tak, że się nic nie dzieje na budowie, ale jeszcze dużo pozostało, żeby faktycznie całą inwestycję zakończyć. Choć tutaj na Szpitalu Wolskim, a właściwie na Szpitalu Wolskim już się unosi nowa sieć trakcyjna. I to jest duża, dobra nowina, bo faktycznie było to wyłączone. Przez chwilę tam linii 10 w ogóle tutaj nie dojeżdżały i wtedy faktycznie została rozwieszona na całym tym odcinku już nowa sieć trakcyjna na całym odcinku. To znaczy, że tramwaj teraz, który widzicie, mógłby na spokojnie skręcić w prawo, patrząc od jego strony i wjechać na te tory i wraz na tych ludzi, że tak to powiem, którzy tutaj pracują jeszcze na rozjazdach. Sieć trakcyjna jest tutaj faktycznie zainstalowana, jest już z napięciem. Napięcie się kończy tam na koniec sekcji, oczywiście sekcja się kończy przy samej gazowni. No i tak to się tutaj prezentuje właśnie w tym miejscu. Przystanki się dużo nie zmieniły, znaczy pojawiły się faktycznie wyświetlacze z SIP-u, czyli System Informacji Pasażerskiej, ale te wyświetlacze jeszcze sobie poglądamy na innych przystankach tramwajowych. Natomiast tu dookoła możemy zobaczyć, że już drogi rowerowe są wyasfaltowane, natomiast nie wszędzie jeszcze jest ostatnia warstwa asfaltu właśnie na tych drogach rowerowych. Natomiast tutaj dalej mamy już połączoną całą sekcję dróg, znaczy sieci trakcyjnej, które możemy zobaczyć na górze. No i proszę bardzo, przejdźmy się pod tą siecią, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No, trzeba przyznać, że zielone totowisko tutaj faktycznie robi robotę, bo jest naprawdę zielone. Tu mamy uszynienie zainstalowane, no i dalej już faktycznie mamy trasę tramwajową bez napięcia. Zresztą nic dziwnego, bo przy samym moim rondzie Wolnego Tybetu nie ma już sieci trakcyjnej, w sensie przez rondo jest, ale już po drugiej stronie ronda nie ma. No i tutaj tak, dobra nowina jest to, że faktycznie tory tu już są połączone na całym odcinku. Nie są jeszcze całkowicie w zielonym totowisku, ale już są połączone, więc to jest już pierwszy dobry plus. Tutaj z kolei możemy zobaczyć, że jeszcze jest dużo do zrealizowania. Co prawda tak, widzimy, że mniej więcej już zadę z chodnika, w sensie chodnik już jest, droga rowerowa tutaj powstaje. Mamy też tą skarpę, która została trochę przesunięta i cofnięta, żeby można było wybudować nową drogę rowerową w nowym miejscu. Przystanki tramwajowe są na miejscu, mają już zainstalowane nawet wyświetlacze ze systemu informacji pasażerskiej. No i jak widać, ten przystanek będzie się nazywać PKP Wola Kasprzaka 034. Więc on tutaj jest, oczywiście są wyłączone, ale już faktycznie stoją. Wiaty również tutaj znajdują, mimo tego, że znajduje się część tutaj pod właśnie wiaduktami kolejowymi. No i patrząc z tej strony możemy zobaczyć, że tak, no widać, że przejazdy rowerowe i drogi rowerowe powstają, chodnik też już powstaje. Przejście cały czas jest prawda przez sam środek ronda, więc to jest na minus, jeżeli chodzi o wygodne przesiadki, ale widać, że tutaj prace faktycznie są realizowane i znając życie, patrząc na progres zaawansowania, to te rondo najprawdopodobniej będzie mogło być całkowicie już oddane w przeciągu miesiąca. Tu się wszystkie prace powinny zakończyć. Na samym rondzie jest najgorzej, tutaj jeszcze nie ma ani nawierzchni docelowej, która tutaj ma się pojawić, czy oczywiście chodnika. No to wszystko jeszcze musi tutaj być zrealizowane i całkowicie sfinalizowane. To będzie powstawać w najbliższym czasie. Patrząc z góry z lotu taka możemy zobaczyć, że faktycznie już te przejazdy rowerowe są na miejscach, jeżeli chodzi o ten przejazd przez stanowisko tramwajowe. No i mamy tak samo już te chodniki. Oczywiście przejście dla pieszych, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie przez sam środek ronda cały czas funkcjonują. No i tutaj już nie ma sieci trakcyjnej. Ona się mniej więcej w tym miejscu kończy, kolejna sekcja. No i dalej patrząc możemy zobaczyć, że ten fragment, gdzie kiedyś był ten tymczasowy przejazd, kiedy było zamknięte rondo, jeszcze tutaj jest, jeszcze w tym miejscu nie ma rozłożonego rozchodnika, tu jeszcze te prace trwają i to najprawdopodobniej niedługo się wydarzy. Przejście dla pieszych jest, działa, funkcjonuje, ale przejazd rowerowy jeszcze niekoniecznie i on nawet nie ma ostatniej jeszcze warstwy asfaltu. Przystanki autobusowe tutaj na Ordona działają, chociaż dziwnie. No i tutaj powstaje, tak? W sensie widać, że już mniej więcej szyny są połączone, jeżeli chodzi o ten fragment, gdzie długo czekaliśmy na ten przystanek Ordona w kierunku Bemowa. On tak długo stopniowo powstawał i już teraz faktycznie widzimy, że tutaj mniej więcej wszystko gotowe. Drugi przystanek jest, z wiatą stoi, z wyświetlaczem również stoi. Drogi rowerowe tutaj mniej więcej już są całkiem ładnie wylane. One są już w ostatniej warstwie asfaltu. Nie to, co mogę powiedzieć o samej ulicy, bo ulica jest no połowicznie zrobiona. Widzimy, że nie wszędzie jest już ostatnia warstwa
asfaltu, tak mniej więcej do połowy skrzyżowania, no ale faktycznie sama przejezdność ma być trochę później oddana do użytku, jeżeli chodzi o przejazd prosto na Kasprzaka. A kiedy? A już wam powiem, tylko się tutaj cofniemy, żebyście mogli zobaczyć to bardziej, jeszcze przystanek tramwajowy. Ja tylko wam przypomnę, że ten przystanek tramwajowy tutaj po tej stronie, w kierunku centrum Warszawy, będzie musiał być zdemontowany i przeniesiony na drugą stronę ulicy, jeżeli będzie powstawać w tym miejscu rozjazd w kierunku Warszawy Zachodniej. Jeżeli, bo cały czas tam to jest analizowane, kiedy ostatecznie pojedzie tam ta trasa tramwajowa. Tymczasem tutaj, kiedy samochody tutaj pojadą? A no właśnie, to jest dobre pytanie. I od razu wam odpowiadam, no niestety, nie za szybko. Nie za szybko, wiceprezydent Warszawy powiedział, że do ferii 2024 mają już wtedy samochody pojechać. A przynajmniej mamy taką nadzieję. Jeszcze przed chwilą świętowaliśmy rozpoczęcie nowego 2024 roku. Ale trzeba wrócić do codzienności i zobaczyć, jak powstają nowe inwestycje w Warszawie, jak i również w całej Polsce. Dzięki nowemu partnerowi kanału, którym zostało Koleo, nie muszę płacić za bilety jeżdżąc po całej Polsce. Tymczasem was również zachęcam do korzystania z Koleo, nie tylko po to, żeby kupować bilety, ale również sprawdzać, gdzie są wasze pociągi, no i też do sklepu Koleo, gdzie różne ciekawe atrakcje też będziemy dla was przygotowywać. Tymczasem, jeżeli wy chcecie osobiście mi pomóc w realizacji tych wszystkich filmów, zachęcam was do zostania patronami Awiznosza. Dzięki wam mogę jeszcze więcej, a wy możecie zobaczyć nie tyle filmy przedpremierowo, jak i również ciekawe filmy za kulisami, live'y z niektórych inwestycji podczas nagrywania i dużo, dużo jeszcze ciekawszych atrakcji. Wszystko na patronite.com/Awiznosz. Tymczasem wracamy do reszty filmu. No i dokładnie jak mówiłem, macie tam takie różne sposoby mnie wspierania, a wracając do samej jeszcze jezdni Kasprzaka, to ona ma być oddana do użytku dopiero właśnie przed feriami, ponieważ musi być oddany do użytku ten wiadukt. My będziemy lecieć i pod tym wiaduktem, i nad tym wiaduktem jeszcze za chwilę. To jest wiadukt nad torami tramwajowymi i ta część kładki pieszo-rowerowej. To musi być po prostu oddane do użytku, by można było uruchomić ten przejazd, no i oddanie do użytku tego wiaduktu po prostu trochę się przeciąga i dlatego dopiero wtedy będzie można tędy pojechać. Tymczasem tutaj rozjazdy tymczasowe tramwaje dojeżdżają cały czas do PKP Wola Wolska, natomiast tutaj dalej nie mamy zupełnie przystanku tramwajowego elekcyjna. Proszę bardzo, przystanku nie ma, po prostu zniknął. On się zapadł pod ziemię, co prawda wyświetlacze stoją tam, gdzie stały, one tutaj cały czas są na miejscu, natomiast wszystkie nadożniki tego skrzyżowania już prawie są, znaczy wszystkie poza jednym. Tutaj widzimy zjazd dróg rowerowych już w ostatecznym fragmencie jest, asfalt jest, tam był już ostatni na drogach rowerowych, tutaj jeszcze niekoniecznie. Widzimy dalej drogę rowerową w starym śladzie torów tramwajowych. Tu widzimy, że szyny są już poustawione, ale jeszcze oczywiście jakkolwiek nie są w części betonowej. Tu widzimy kolejną część rowerową, no i tutaj narożnik, który jest najmniej zaawansowany, to jest narożnik zachodnio-południowy i tutaj faktycznie są najmniejsze prace, no i sam przystanek tramwajowy elekcyjny, który musi być całkowicie przebudowany. No tutaj też szyn zbytnio nie ma, no tutaj dokładnie widać, że to ma być oddane do użytku później, dlatego też tutaj nie widzimy żadnych prac, które aktualnie są realizowane, bo tramwaje na Wolskiej mają jeździć później, a konkretnie do zakończenia całego kontraktu tramwaju na Kasprzaka i dopiero wtedy tramwaj wrócą na samą Wolską, więc tutaj 13 będzie kończyć trasę wedle nowych rozkładów jazdy, a wszystkie pozostałe tramwaje będą jechać Kasprzaka, żeby móc dojechać do swoich pętli docelowych. Tymczasem tutaj widzimy w starym układzie torów tramwajowych powstającą nową drogę rowerową po prawej stronie. Po środku mamy oczywiście tory tramwajowe, bez sieci trakcyjnej, ale już ze słupami od sieci trakcyjnej. No i tutaj też powstają nowe miejsca parkingowe, bo teraz już nie trzeba było parkować faktycznie na ulicy, podjeżdżając do cmentarzy czy do kościołów, tylko faktycznie, żeby można było na spokojnie tutaj zaparkować sobie w miejscach wyznaczonych. No i tutaj ta droga rowerowa będzie się ciągnąć. Mamy też przystanek autobusowy, to jest przystanek autobusowy cmentarz prawosławny, ten co był kiedyś tramwajowy, teraz będzie autobusowy, więc to się trochę zmieniło. Tu na dole widzimy faktycznie część tramwajową. Miejmy nadzieję, że faktycznie dobre odwodnienie tutaj tej ich przestrzeni będzie, ale jak widzę, a ja latałem tak pomiędzy tymi dużymi deszczami, to wody tutaj nie ma, więc jest całkiem dobrze tutaj to zrealizowane. No jak widzicie, tutaj tory już są w docelowym miejscu. Mnóstwo jest tych słupów od sieci trakcyjnej po środku, trochę to psuje widok tego. Ja wiem, że tylko i wyłącznie motorniczo będą mogli zobaczyć to miejsce, no ale i tak ładnie by to wyglądało, gdyby po prostu było tylko kilka słupów i nie było ich aż tak dużo. No, no dobra, mniejsza z tym, faktycznie nie chodzi
o element wizualny, tylko o to, żeby tutaj działało i to funkcjonowało. W tym miejscu widzimy te rozjazdy, które widzieliście tytułowo na początku filmu. No i rozjazdy są, tak? Są, można powiedzieć, że są. Nie są zabetonowane w ostatniej warstwie asfaltu, ale już są całkowicie mniej więcej złożone, chociaż jeszcze nie ma samego mechanizmu przestawienia zwrotnicy zainstalowanego, więc to jest jeszcze coś, co musi być zrobione, do iglicy przymontowane. Więc no to widać, że tutaj to idzie, ale powoli idzie. Głównie przez tą pogodę jest to opóźnienie. Miało być pierwotnie dane do użytku przejazd tutaj na początku, na końcu grudnia, bądź na początku stycznia 2024. Mamy już teraz początek stycznia i jak za chwilę zobaczycie, nie ma szans aktualnie na uruchomienie tego zbyt szybko. Już pomijając to, że wszędzie, gdzie teraz latamy, nie ma sieci trakcyjnej od ronda Wolnego Tybetu, to nie ma w niektórych miejscach jeszcze cały czas przejazdu, jeżeli chodzi o tory. Nie ma jeszcze szyn. Nie bez powodu, ten film tak się nazywa. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć tą kładkę pieszo-rowerową, o której wam mówiłem, że musi być oddana do użytku, jak i również ten wiadukt dla samochodów z ulicy Kasprzaka. Ten wiadukt jest na 3 pasy ruchu, więc całkiem duży będzie potężny wyjazd stąd wjeżdżając w ulicę Wolską. Chociaż na minus oczywiście tutaj będzie już sygnalizacja świetna, ale przydałoby się, żeby to już było oddane do użytku. Tymczasem Reduta Wolska. I tutaj faktycznie się naprawdę całkiem dużo dzieje. Zaczynając od tego, co widzimy w tym momencie, czyli proszę bardzo, mamy tutaj pochylnię. No i ta pochylnia może jest długa, może jest wąska, ale i tak wygląda lepiej niż te schody, po których trzeba wyjść z przejścia podziemnego trochę do góry, a później trzeba z nimi zejść, żeby dostać się do przystanku tramwajowego. Kuriozum naprawdę niezłe. Może faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś względy do wykonania, to ma sens. Ale patrząc na to z daleka, to nie ma jakkolwiek sensu. W sensie wizualnie o wiele lepiej wyglądają te schody, jak mają równe te schodki i te miejsca do odpoczynku, że tak to powiem. Ale jeżeli chodzi o faktyczną funkcjonalność, to raczej wszyscy pasażerowie nie będą zadowoleni, że trzeba wyjść schodami, żeby później nimi zejść. No cóż, no tak to zostało zrealizowane. Tutaj, no tak, no nie mamy zupełnie jakkolwiek peronów tramwajowych, tak? Obydwa przystanki nie istnieją. Są co prawda już faktycznie słupki z wyświetlaczami, czyli system informacji pasażerskiej, który już tutaj stoi, ale dalej nie mamy nawet torów. A tu musi być wszystko zabetonowane, tak samo jak to widzimy na tym fragmencie tutaj dalej. A na razie tu jest pusto, więc ja nie bez powodu mogę wam powiedzieć, że no patrząc jak to wygląda, to te tramwaje, jak tutaj pojadą na początku lutego, to będzie dobrze. A na najbliższych tygodniach ma być zrobić się zimno, więc jeżeli będzie zimno, to nie będzie się dało robić tych wszystkich prac. Także no zobaczymy. Oczywiście inwestycja sama się ma zakończyć w tej połowie 2024 roku i nie mają aż tak dużo tego czasu, no ale no cóż, zobaczymy jak to będzie realizowane. Tu z kolei według mnie bardzo szkoda, że nie zrobili wyjścia stąd, z przystanków tramwajowych po tamtej stronie Reduty Wolskiej, bo według mnie miejsce było i nie trzeba było wtedy przechodzić przejściem dla pieszych, jak i tak jest, będą pasażerowie na dole. Po prostu można byłoby tam zrobić schody, nawet z windą i byłoby wygodniejsze dojść do autobusu w kierunku metra Księcia Janusza. Nie ma, szkoda, ale według mnie to jest kolejny taki fragment, który pokazuje niedorobienie tej inwestycji. Też przy okazji wam przypomnę, że przejazd na Reducie Wolskim miał być już oddany do użytku w teorii na sam koniec roku w pełnym zakresie. Jak widzicie, jeszcze tak to nie wygląda. Dalej widzimy przystanek Sowińskiego i tutaj już mniej więcej tory są wszędzie podłączone. Oczywiście sieci trakcyjnej nie ma na dalszym odcinku, no bo jak nie ma torów, to sieci trakcyjnej nie ma rozwieszonej. No i dalej mamy pętlę tramwajową, która jest aktualnie całkowicie wyłączona z użytkowania, czyli Cmentarz Wolski. Tramwaje tutaj nie mają możliwości wjazdu z Bemowa. Szkoda, że podczas przebudowy tej, a właściwie remontu tej pętli nie zrobili tego, by miało to trochę sensu, zwłaszcza teraz tramwaje by tutaj na spokojnie mogły dojeżdżać z większą częstotliwością i po prostu bez konieczności puszczenia tramwajów dwukierunkowych. No cóż, niestety tak to jest, tutaj jest ten tymczasowy rozjazd zainstalowany i dzięki niemu w ogóle te tramwaje mogą tutaj jakkolwiek dojechać. No i aktualnie stąd jest przesiadka pomiędzy autobusami zastępczymi Z26 do tramwajów, które tutaj sobie funkcjonują i jeżdżą, przy bardzo dojeżdża tramwaj i można się przesiadać. Także tutaj nie jest ta zła przesiadka, chociaż jak się jedzie w kierunku centrum Warszawy stąd, to przesiadka z tramwaju do autobusu to są dwa przejścia dla pieszych, więc może jest trochę gorzej niż faktycznie w drugim kierunku. No ale tak wygląda ta cała inwestycja. Trzeba przyznać, że trochę jeszcze nam pozostało tutaj do zbudowania. Oczywiście przypominam wam, że ja mówię o lutym jako o przejezdności, a nie zakończeniu inwestycji. Później trzeba będzie oddać do użytku torowisko tramwajowe na Wolski, a jeszcze później trzeba będzie całkowicie zakończyć wszystkie elementy, przejścia podziemne, przejścia naziemne, nowe drogi rowerowe, chodniki, no i pozostałe aspekty. A tu ciekawostka,
musiałem skorzystać z zielonego światła, żeby przelecieć dronem. Tymczasem, jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak widzicie, inwestycja Tramwaj kierunek Kasprzaka postępuje dalej. Kiedy będzie oddana do użytku, dowiecie się w mniejsza z tym, kiedy faktycznie to będzie już poinformowane. No i kolejny film z tramwaju kierunek Kasprzaka, albo na początku lutego, albo wtedy, kiedy przejezdność zostanie oddana do użytku. Do zobaczenia. A, no i jak zawsze zachęcam was do dołączenia do grupy na Facebooku Co u Tramwaju Warszawskich, gdzie te wszystkie inwestycje, posty, nowości, newsy możecie wymieniać się i zobaczyć, jak to wygląda. Ja też tam wrzucam zdjęcia z tego, jak te inwestycje powstają. Link oczywiście w opisie. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!